Krzysztof Mańkowski, Pogali, Carpathian Warriors 8, Polska-Francja. Jak tak na gorąco pierwsze wrażenia po tym wydarzeniu? Moim zdaniem the best. Czyli jak zwykle zaczynamy od tego samego, ale tak tylko zapytam, bo no, nie można nie zapytać, trochę nerwowo było, trochę był ten ciężki tydzień ostatni przed tą galą. No na pewno troszeczkę karta nam się sypnęła. Walka wieczoru w taki błahy sposób odeszła. Chłopak nie zdążył na samolot. No to takie losowe zdarzenia, to czasami w życiu tak bywa. Tak bywa, no ale troszeczkę brak profesjonalizmu. Liczyłem na to, że jeszcze dzisiaj dojedzie. Mateusz był w dobrym gazie, także szkoda mi go, bo zrobił wagę. No, 2 miesiące ciężkiej pracy pod tą walkę. No, myślę, że następnym razem będzie troszeczkę lepiej. No właśnie, bo też z nim mówiłem o Mateuszu, rozmawiałem tuż przed galą po oficjalnym ważeniu. Czuć było w nim ogromną chęć wejścia do klatki. Tak, tak. To jest taki młody prospekt, który w niedługim czasie... Nazwisko jeszcze przypomnijmy. Mateusz Makarowski. Mateusz Makarowski. Tak, jest. No, to jest taka perełka klubu. Bardzo wesoły. Dojeżdża z Jarosławia kawał drogi. Czuję się, widzę, w jakiś sposób bardzo lojalny, że cały czas trenuje w naszym klubie. Bardzo go szanuję za to. Takich zawodników, którzy dzisiaj dziękowali, też było jeszcze kilku. Mówię o tych, którzy dzisiaj mieli okazję zawalczyć. Widziałem, jak Sebastian Decowski tam gdzieś krzyczał z radością, że wreszcie się udało. No właśnie, zdobywca pasa. Dwa pasy dzisiaj w ogóle były na szali. Oba jakby pozostają w Polsce. No, to jest sukces tych młodych ludzi. Jak powiedziałem wcześniej, stawiamy na młodzież. Dużo pracy wkładamy w to, żeby oni kształtowali się w tej dyscyplinie i w życiu, tak? Bo trenując, nie tylko się trenuje sport, ale się też układa pewne życiowe losy. No właśnie, akurat Sebastian jest tego najlepszym przykładem, ponieważ on nawet wspominał, że dość pokręcone miał to swoje dzieciństwo, trudne, i ten akurat jakiś tam akces do sportu być może na dobrą drogę go sprowadził. Tak, to jest takim... Mama go wychowywała, z tego co wiem. Opowiadał o tym, tak. Ukrywał to dość długo, nie wiedziałem. Potem się przyznał do tego. Jestem pełen podziwu dla niego, co on robi, żeby zaistnieć w sporcie i w życiu codziennym. Jest bardzo solidnym zawodnikiem i powiem szczerze, no, drugiego takiego jeszcze nie widziałem. Potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką, a ciężko pracuje. Ciężko pracuje. Walka pani pokazała, że też tutaj ta perełka, o której rozmawialiśmy przy okazji poprzedniej gali, też ciężko pracuje. Po zakończeniu tej dla siebie jakże szczęśliwie ostatecznie rozwiązanej trylogii, dziś kolejne szczęśliwe rozstrzygnięcie, czyli zdobycie mistrzowskiego pasa. No, Karolinka obawiała się tej walki, to było widać. Wręcz trzeba było ją namawiać, żeby podjęła tej rywalizacji. Cały czas chcemy w tym kierunku zmierzać, żeby było coraz więcej dziewczyn i ona tym swoim przykładem pewnie wciągnie do klubu kilka młodych twarzy. No właśnie, bo jeśli chodzi o te kobiece MMA, no to faktycznie warto tutaj stawiać, bo jak widać, panie w tym MMA nasze to sobie całkiem dzielnie, świetnie radzą. Może to będą kolejne gdzieś tam wielkie mistrzynie. No, tak zakłada, no, ma swoje jakieś idolki i dąży do tego całą parą. To widać, to widać. Nie tylko ona, dzisiaj też paru jeszcze innych zawodników z klubu, z okolic. Który z nich jakoś tak najbardziej zapadł w pamięć trenerowi? No, swój debiut zawodowy miał Sławek Lasota. A ostatnią walkę wygrał chłopak z naszym zawodnikiem, Sergiuszem. Ten chłopak znowuż nie ma jakiegoś takiego szczęścia. Też pracuje ciężko, aczkolwiek walka kolejna przegrana. Dość taki sposób, brak konsekwencji w swoim dążeniu. Tak? Stójka była jego, chłopak skracał cały czas, obalał i 3 obalenia, no, zdecydowały, że ta walka poszła na jego niekorzyść. Tak? Też w niego mocno wierzę, że on wreszcie się odbuduje.
teraz przeprowadził się praktycznie do klubu i ciężką pracę mu serwuje. O kim mówimy? Dodajmy tylko. O Sergiuszu Zającu. Sergiusz Zając, no właśnie. No, tak jak powiedziałem wcześniej, troszeczkę ma pecha, ale też jest młody. Ten rocznik, który tutaj walczył, czy to Karolina, czy to Sebastian, myślę, że kolejna walka już będzie na plus. No właśnie, tutaj Sebastian w ogóle swojego kolejnego rywala wywołał, już tam ma tego swojego przeciwnika gdzieś upatrzonego, widzę, że trener się marszczy, co niedobry rywal? To znaczy śmieje się, to nie marszczy się, tylko się śmieje, bo już jestem stary, tak, mam zmarszczki. ale no przegrał z jednym zawodnikiem i cały czas zmierza do rewanżu. Tak prosił, że nawet w tytule to się pojawiło. Tak. To jakby coś, to trener się zgodzi na ten rewanż? Oczywiście, jestem całym sercem za nim i tutaj no, sport musi czasami podjąć rewanże. Dobra, to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dopytam tylko jeszcze w takim razie, to już 8. edycja, to 9. kiedy teraz, powiedzmy? No, w niedługim czasie zorganizowaliśmy dwie imprezy. Bardzo szybko one były, tak? Grudzień i teraz luty. Tak, dlatego, ponieważ jest ogromna chęć młodzieży startu, tak, do startu. No, nadarzyło się kilku panów, kilku sponsorów, może powiem tak, którzy wspierają nas, widzą w tym cel i efekt naszej pracy. Podjęliśmy rywalizację z Francuzami. A pierwszy raz mi się wydaje w Polsce taki mecz się odbył. No, szkoda, że tylko w trzech pojedynkach. No, miałem tutaj jeszcze dwie dość mocne figury, także też ludzi by przybyło jeszcze więcej. No właśnie, a też to jakoś tam tak się zdarzyło, że co, nie doszło do tych walk? No nie doszło. No raz, że chłop nie wsiadł do samochodu. No tak, bo to ta jedna rzecz, no tak. A drugi złapał kontuzję, kolcun. A po niedługim czasie chłop się wycofał, powiedział, że on jeśli nie z kolcunem, to z nikim nie chce walczyć. I no tak, bo Tomek kolcun. Oj, to tak właśnie. Tomek Kolcun ze swoimi problemami, niestety i kłopotami, które gdzieś tam mu się przytrafiły przy okazji jakby, a niekoniecznie zupełnie w samej klatce i przy samych treningach, no ale tak już też to czasami się zdarza, ale jego też możemy się spodziewać na kolejnych edycjach. No też ciężko pracuje, chociaż miał tam jakąś skręconą kostkę, czy tam troszeczkę mocniejsze zwichnięcie. Trenuje siłowo, trenuje boksersko. Ja myślę, że w kolejnej imprezie wystąpi. Ale co, w MMA? Tak, tak, tak. Jego dziedziną jest MMA. Nie będzie już brazylijskiego jiu-jitsu, nie? Nie, nie. No, ostatnim razem troszeczkę załataliśmy dziurę i no, był pomysł na walkę grapplerską. No, podjął się jeden i drugi. Także chwała im za to. Chwała im za to. To już kończąc, rzeczywiście dopytam jeszcze raz. Nie wiemy, kiedy kolejna edycja, ale niebawem, jak się okazuje. Niebawem, niebawem. Też nie będę zdradzał, w jakim mieście. Trzymamy się Podkarpacia, także w tym momencie już dzisiaj zapraszam na kolejną odsłonę. To zapraszamy. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję.